Urząd Miejski w Świeciu rozpisał przetarg na nowy oznakowany samochód dla Straży Miejskiej. 8-letni Renault Kangoo, którym jeszcze do tej pory jeżdżą strażnicy, przestał być opłacalny w utrzymaniu. Ciągłe remonty świadczą o tym, że pojazd ten swoje wysłużył. My czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na dostawę nowego samochodu służbowego, który ma zastąpić samochód, który stoi za nami, wysłużony już Renault Kangoo, rocznik 2001, czyli już 8-letni samochód, który ma ponad 250 tysięcy przejechanych przy bardzo małym silniku, 1400 cm. Jest już wyeksploatowanym samochodem, dużo środków pochłania jego naprawa, często już jest awaryjnym samochodem, więc tutaj burmistrz i rada miasta podjęli decyzję, że samochód ten zostanie wymieniony. Czy wiadomo już, jaki będzie nowy samochód? No nie, no jest to w drodze przetargu publicznego, więc nie wiemy. No oczywiście naszą jakby podstawową, kryterium podstawowym jest, żeby ten samochód był jak najtańszy. Jest specyfikacja złożona, czego wymagamy w tym samochodzie i który najbardziej korzystna oferta zostanie wybrana. Nowy samochód pojawi się w Straży Miejskiej najprawdopodobniej pod koniec marca. Jednak zanim Renault Kangoo przestanie patrolować ulice Świecia, minie znacznie więcej czasu. Jakie będą dalsze jego losy, no to jeszcze trudno nam powiedzieć. Po tym, jak przyjdzie to nowe auto, jeszcze troszeczkę będzie musiał nam służyć, ze względu na to, że będziemy musieli przenieść uprawnienia samochodu przywilejowanego, jakim właśnie jest ten samochód. Jedyny, który mamy jako przywilejowany samochód, drugi Volkswagen Kady nie jest samochodem uprzywilejowanym. Musimy napisać pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby przeniósł właśnie te uprawnienia z tego wyeksploatowanego na ten nowy. Ten nowy troszeczkę będzie się różnił od tego, to jest jakby wersja cywilna samochodu. Jedyne co to, że ma założoną tą belkę świetlną, natomiast ten, który będzie teraz zakupiony, będzie miał specjalne pomieszczenie do przewozu osób ujętych, zatrzymanych, czy pod wpływem alkoholu, kiedy musimy niekiedy wywozić osoby do Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu. Czyli będzie spełniał wszystkie wymagania, będzie miał wszystkie homologacje, ale będzie sprawiał większy komfort zarówno pracy, jak i bezpieczeństwa osoby przewożącej, jak i tej, która będzie przewożona.